tvpodkarpacie.pl. Radni Zagórza przyjęli uchwałę, która zakłada zmianę uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Przyjęty dokument podczas sesji 2 lutego zakłada m.in. utworzenie w roku szkolnym 2018-2019 czwartej klasy w szkole podstawowej w Zachutyniu. Po przyjęciu uchwały osoby, które starają się o pełnoklasową strukturę w miejscowej szkole, podziękowały radnym, którzy poparli wspomniany dokument, bo jest to sygnalizowane otwarcie furtki do utworzenia ośmioklasowej szkoły podstawowej w Zachutyniu. Przewodnicząca Rady Rodziców ma jednak nadzieję, że kolejne kroki będą podejmowane zdecydowanie szybciej, a nie celowo rozciągane w czasie. Śledząc przebieg istnej batalii o szkołę podczas tego małego finału sprawy, można by odnieść wrażenie, że podjęto uchwałę jednomyślnie, a tak nie było. W głosowaniu nad uchwałą za jej przyjęciem opowiedziało się 9 osób. Jeden radny wstrzymał się od głosu, a dwie osoby nie wzięły udziału w głosowaniu. Tak przynajmniej wynika z protokołu sesji. Dodajmy, że Rada Miejska w Zagórzu składa się z 15 osób. Najszczęśliwszym radnym z grona tych, którzy opowiedzieli się za uchwałą, był zapewne radny Edward Wojnar z Zachutynia. To wszak jego nieustanne starania, mozolne wysiłki i determinująca walka o szkołę w Zachutyniu przyniosły w pewnej części oczekiwany efekt. I to właśnie o docenienie tej heroicznej pracy radnego Wojnara apelował radny Czesław Łódz. Zapraszamy do wysłuchania dyskusji dotyczącej szkoły w Zachutyniu, która miała miejsce podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Zagórzu. Ja bardzo serdecznie kolegom radnym, oczywiście tym, którzy byli za tym projektem uchwały, podziękować w imieniu społeczności z Zachutynia. Szkoda tylko, żeby to wszystko długo trwało i było tak dużo niepotrzebnych emocji. I to w tym temacie tyle. Natomiast do pana kolegi Pałasiewicza, pan mi zwraca uwagę, że wygodniej nie głosować, więc niech pan patrzy, co pan robi. Nie głosowałem, proszę państwa, do tego, że nie byłem obecny. Aha, nie zna pan porządku projektu, no bidulka, no proszę. Ubolewam bardzo nad zachowaniem naszego kolegi, no ale cóż. Ja jestem bardzo szczęśliwy, że doczekałem tego momentu, że została spełniona wola wielu rodziców i na pewno moja też. Mamy czwartą klasę, proszę państwa. Ja szczególnie tutaj mówię do przedstawicieli Zachutynia, mieszkańców Zachutynia. Mamy furtkę otwartą, a teraz otwórzmy bramę i walczmy o pełną szkołę. Ale pełna szkoła wymaga, żebyśmy ją mieli, ogromnego zaangażowania mieszkańców, samych mieszkańców, żeby dzieci, które mieszkają w Zachutyniu, poszły do szkoły w Zachutyniu. I o to apeluję, abyśmy wszyscy prowadzili działania o pozyskanie dzieci do szkoły. Jednym zdaniem tylko odniosę się do pana Kielara. Uważam, że słowo po uchwaleniu, po przyjęciu tej uchwały należało do mnie. Nie rozumiem. Ale jeżeli tak chce postępować, trudno. Dziękuję bardzo. Dziękujemy na sali. Przechodzimy do kolejnej uchwały. Proszę o ciszę. Pierwsza rzecz, bardzo dziękuję za przegłosowanie tej uchwały w sprawie szkół, że to będzie czwarta klasa w Zachutyniu. I tutaj pozwolę sobie nie zgodzić się z panem radnym Wojnarem, który powiedział, że to jest drzwi otwarte, a jeszcze będziemy walczyć. Ja mam nadzieję, że z tym dzisiejszą uchwałą skończy się walka w końcu, a zacznie się praca nad tym, aby była szkoła ośmioklasowa w Zachutyniu. Bo no jest to wioska duża i my możemy rozważać, i panowie, i panie mogą rozważać demograficzne dane,
które wpływają za zameldowane w terenie miejscowości. Taka jedna informacja najnowsza. W 2017 roku w parafii zakłóceń ochrzczonych było 26 dzieci, z tego zakłócenia około 17. Więc ten rok, to nie są wszystkie dzieci urodzone w 2017, bo niektóre są ochrzczone. Teraz jeszcze najbliższy szedł, będzie teraz w sobotę, za tydzień. Więc tych, że tak powiem, przyrost w wiosce jest w porównaniu do poprzednich lat bardzo duży. A więc tak naprawdę no, tych dzieci jest i miejmy nadzieję, że one też będą w szkole. Bardzo jeszcze raz dziękuję Państwu za to, że podjęliście taką decyzję. Tym wszystkim, którzy podnieśli rękę za. I bardzo dziękuję Pani Szczepek też, Pani Anecie za to, że no, tak na dobrą sprawę tak wiele czasu i swoich sił i zdrowia też poświęciła na to, że dzisiaj jesteśmy, gdzie jesteśmy. I chciałam w imieniu swoim, jak również rodziców dzieci do Szkoły Podstawowej Sankt Pytyniu podziękować radnym, którzy byli za zmianą tej struktury naszej placówki. W sumie ja i rodzice ubolewają nad tym, że trwało to tak długo, trwało ponad półtorej roku. Proszę, to było dosyć wiele wcześniej. Pewnie już sobie zaoszczędzili wiele nerwów i różnych stresów związanych. Tym bardziej ubolewamy nad tym, że straciliśmy jeden roczny dzieci, który poszedł do szkoły na Nowy Zagórz. Było to 11 dzieci. No jest to dość spora klasa, która była ta szkoła, ta klasa w naszej szkole akurat, nie? Tutaj w szczególności nie będę uczestniczyć jakoś tam Państwa, żeby nie było sporu pomiędzy Państwem, bo nie moja w tym rola, ale w szczególności chciałam podziękować żadnemu kolorowi, który mnie w tej determinacji wspierał. Zawsze mówił, że Aneta, nie bardzo będzie dobrze. Cieszę się, że jest dobrze. Jest to taki mały krok za tym naszych dzieci. Jest to otworzenie przed nimi takiej ich małej ojczyzny, w której są bezpieczne i w której się powinny czuć bezpieczne. Cieszy mnie to, że jest to mały krok, jest to w sumie tylko jeden do roku 2019. Pragnienie moim, jak i rodziców, także i mieszkańców Zabutynia, to oczywiście szkoła w kulturze 1.8. Zobaczymy, co będzie z demografią. Do pierwszej klasy tego roku idzie już, z tego co mnie jest wiadomo, jako przewodniczącej rady, idzie 10 osób, no jak na wioskę, to jest tak jak wszędzie, praktycznie nie ma niewiadomych, ale jest to praca dość spora, jeżeli chodzi o 10 osób. Chciałam także podziękować panu burmistrzowi za poświęcony czas, który znajdował gdzieś tam między swoimi spotkaniami i też za częściowe dołożenie się do jakby częściowej tej naszej odpowiedzi do naszej petycji, ponieważ no, jest czwarta klasa, nie będę powtarzać, że zobaczymy co będzie dalej. Myślę, że nasza współpraca będzie miała na celu zawsze tutaj, jak mówię, tak i do rady, jak i do wszystkich pozostałych. Dobro dzieci, uczymy się. Nie dla szkoły, ale dla życia. To jest taka dość ważna sentencja. Bo potem to, co się te dzieci teraz nauczą, będzie to gdzieś później odzwierciedlane w ich życiu prywatnym, w ich stosunkach międzyludzkich, a także i w gminie. Fajnie by było, żeby ta gmina jednak miała dość dobre miejsce i w Polsce, tak i gdzieś tam dalej. Nie będę wymieniać każdego z osobna, ale każdy w sumie swoim wie z mieszkańców Zabutynia, kto mi pomagał, ojcu Adamowi zamówić swoje wsparcie duchowe. Rodzicom tutaj powiem, którzy ze mną byli, za to, że byli, że przychodzili, że się nie poddali. I jeszcze raz serdeczne dzięki. Dzieciom naszym życzę sukcesów w nauce i naszym pragnieniem rodziców, jak i dzieci jest rzeczywiście szkoła. Osób 1.8 za to, co jest na tą chwilę. Dziękuję bardzo. Chciałem wytłumaczyć, dlaczego nie brałem udziału w głosowaniu na temat obwodu. Na komisji to zgłaszałem i mówiłem, że podawałem przyczyny dlaczego. Bo tam jest podane, co obwody szkół. Cały Zastwa Pileska Góra jako parafia jest Starego Zagórza. Ale jest przedzielone do Nowego Zagórza. I tu miałem właśnie ten problem, że nie będę głosował, nie będę dzielił parafii. To jest jeden argument. Drugi argument był Zakutynia. Dlaczego Zakutyń jest przydzielany do szkoły numer 1? Tak samo miałem. Nie jestem zdecydowany, bo widzieliśmy już
tamtym roku, że dwójka dzieci z Zachutynia zrobiła podział szkoły na Nowym Zagórzu, podział klasy. Żeby do tego nie dochodziło, to chciałem to mieć jasno i definitywnie odpowiedzi. Nie otrzymałem to, z tego się trzymałem. Odtworzenie czwartej klasy szkoły w Zachutyniu jestem za. Byłem na zebraniu w Zachutyniu, słyszałem, jakie argumenty padały za otwarcie klasy czwartej, a nawet szkoły podstawowej ośmioklasowej. I stwierdziliśmy wtedy z kolegą Wojnarem, że będziemy o to dbać. Ale tu jest duża rola dla ojca księdza, nie chodzi o dzieci, tylko ksiądz ma duże pole manewru, żeby Zachutyń wreszcie dzieci dało do Zachutynia do szkoły. Nie do Sanoka, nie do Zagórza, tylko do Zachutynia do szkoły. I tu jest rola ojca, żeby namawiać ludzi z Zachutynia, że dzieci są zachutyńskie, a nie sanowskie czy zagórskie. Jak pan uważa, no to pan mówi, ja tylko tak powiem, bo później będzie, że jeżeli coś wyjdzie nie tak, to jest wina proboszcza. Ale to jest... A czego ma być to wina radnych? No, radni nie są ocenie. Radni, jeżeli są dzieci, to na pewno razem już nie. A tutaj na temat jeszcze, kto jest takim wielkim, że ta klasa utworzona jest tu, ile wojna tu przed... z nami tu przeklepał tych dni. Proszę nie mruczyć tam z tyłu. Ile, jakby nie wojna, mogę powiedzieć to dzisiaj otwarcie, to szkoła by była razem z Mokrem jako szkoła społeczna. Wtedy już byłaby szkoła społeczna. W tamtym roku były głosy, żeby była filia szkoły w Zachutyniu. To były Państwa głosy. To były Państwa głosy, nie nasze. Ale myśmy stwierdzili, że nie. Wojnarem, że nie będzie. Filia, tylko będzie szkoła albo 4 klasy, albo będzie 8 klas. Ale były takie rady, że się teraz wychwalają, że oni to załatwili, że jest 8, że jest 4 klasa. Także tutaj co do kolegi Wojnara, nie miejcie pretensji, bo zapewniał nas kolega Wojnar, że jak będzie sala gimnastyczna, dzieci będzie więcej w szkole. Sala gimnastyczna jest dzieci dalej nie. Będzie stołówka, będzie przedszkole, będzie dzieci więcej. Jest przedszkole, jest stołówka, dalej dzieci nie mamy. Tu jest wasza rola, rodzice. Wasza rola jest, żeby dzieci były w szkole w Zachutyniu. Mimo różnicy zdania, jakie były tutaj dzisiaj, ponadto wyartykułowane, okazuje się, że pomimo wszystko Rada Miejska w ważnych sprawach potrafi stanąć ponad podziałami, no i przygłosować uchwały, które dotyczą bardzo ważnych spraw. Chodzi mi tutaj o szkoły w Starym Zagórzu, o szkołę w Starym Zagórzu, w Nowym Zagórzu. Chodzi mi o kładkę pieszo-jezdną w Mrochowie. Były też, proszę Państwa, podziękowania dla tych ludzi, którzy się mocno zaangażowali w te sprawy. I bardzo dobrze, bo tym ludziom, Szanowni Państwo, te podziękowania się jak najbardziej należą. Ale mnie tutaj dla jednej osoby zabrakło podziękowania. Mam tutaj na myśli panią Marię Miernik, której nikt nie podziękował, a która w każdym momencie zawsze walczyła o tą kładkę, rozmawiała ze wszystkimi radnymi, wielokrotnie z kierownictwem urzędu. I kiedy tylko była możliwość i sposobność, to zawsze po prostu walczyła o to, żeby to zadanie weszło do realizacji. To też bym prosił, żeby Państwo przyjęli do swojej wiadomości. Szanowni Państwo, zawsze można powiedzieć, że coś można zrobić szybciej, coś można zrobić lepiej, ale niestety w życiu się tak układa, że nie wszystko tak się da. Myślę, jestem przekonany do tego swojego myślenia, że my wszyscy, którzy tutaj jesteśmy, łącznie z Państwem, którzy siedzą tam z tyłu, powinniśmy się dzisiaj cieszyć z tej sesji, bo naprawdę bardzo dużą odwagą wykazała się Rada Miejska w Zagórzu, bo przygłosowując te zadania, o których mówiłem, wykazali się wszyscy bardzo dużą odwagą. Nie wiem, co sobie myśli pan burmistrz, ale zapewniam, że dołoży wszelkich starań. Pani skarbnik też, pan sekretarz,
Ale to nie są sprawy łatwe, że jeżeli budżet już jest uchwalony i taką kwotę się do niego jeszcze dokłada, to jest wyczynnie lata. Myślę, że należy trzymać kciuki, żeby to wszystko się pięknie nam już w tym finalnym rozdaniu ułożyło i rozwiązało. Też bardzo bym chciał, żeby mieszkańcy Morochowa mieli kładkę i nie sądzę, żeby ktoś na tej sali był taki, żeby miał inne zdanie w tym temacie. Tylko mówię, no sprawy są naprawdę trudne i trzeba było tego czasu, żeby Rada do tej decyzji dojrzała. Musieliśmy też przeprowadzać wiele rozmów, jedni drugi przekonując. To się wszystko udało i jestem przekonany, że to wszystko pójdzie w dobrą sprawę. I chciałbym też podkreślić, tak jak byliśmy tam właśnie na tym spotkaniu przy tej kładce, że proszę Państwa, media nie rozwiązują tematów. Nasze sprawy musimy rozwiązywać sami w własnym gronie. I tak też się stało. Dziękuję bardzo. Padło wiele słów podziękowań już, więc myślę, że nie będę kolejny raz Państwu słodził. Również jest mi bardzo niezmiernie miło, że czwarta klasa w Zarzutyniu będzie. Ale oczywiście nie ukrywam żalu i pretensji o to, że trwało to tak długo i z takimi wieloma niepotrzebnymi ekscesami. Więc mam prośbę, jeżeli padło tyle cukru dla Państwa radnych i dla całej Rady, postaram się ten cukier Wam Państwu wyrównać. Proszę o to, aby przyszłość szkoły w Zakutyniu była na bieżąco podawana do informacji publicznej, aby o przyszłości naszej szkoły nie decydowały zebrania robocze, na których zaproszeni są poszczególne osoby, tylko żeby były na nich osoby, które są w temacie, które interesują się sprawą i sytuacją sołectwa. Bo czwarta klasa, to tak jak mówiliśmy, to jest pierwszy krok, otwarcie bramy, jak powiedział pan radny Wojnar. Otwierajmy tą bramę szerzej i żeby nie trwało to kolejne dwa lata. Przez ostatnie dwa lata pani Aneta, można powiedzieć, że na lata postawiła sobie wysoki priorytet, aby szkoła w Zakutyniu trwała. Udało jej się to w małym kroku. Mam nadzieję, że będzie walczyć dalej. Właściwie jestem przekonany. Proszę też również ją i cały ten komitet, który walczył o szkołę, żeby z czasem, jak ich dzieci opuszczą szkołę podstawową, wyjdą poza jej mury, aby dalej angażowały się w sprawy szkoły i w sprawy społeczności zagutyńskiej. TV Podkarpacie.pl